cześć, witajcie kochani. Dzisiaj w absolutnie przepięknej scenerii, ale niestety będziemy mówić o czymś całkowicie mało przyjemnym. Mianowicie o sytuacjach, w których po prostu potrzebujecie pomocy. Jak o tę pomoc poprosić? O tym dzisiaj Wam opowiem. So let's begin, zaczynajmy. So first of all, there are two situations that I found that you might need help in. Więc wydaje mi się, że są takie dwie główne sytuacje, w których może się okazać, że potrzebujecie pomocy. First situation, pierwszą sytuacją, it is when you get lost. Get lost to jest po prostu się zgubić. Be lost to jest być zagubionym, być gdzieś zgubionym. Więc jeśli gdzieś się zgubimy, musimy znaleźć kogoś, kto nam po prostu pomoże. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Dzisiaj wiatr jest troszeczkę mniejszy, natomiast w dalszym ciągu wieje. So, being lost. Kiedy się zgubimy? When we are lost, we need to find a person and ask for help. Musimy znaleźć osobę i po prostu poprosić o pomoc. I mówimy, can you help me? I am lost. Czy możesz mi pomóc? Zgubiłam się albo zgubiłem się. Can you help me? I am lost. First of all. Second of all, I don't know where I am. Nie wiem, gdzie jestem. I don't know where I am. Show me on the map where I am, please. Or show me on the map where we are, please. Pokaż mi na mapie, gdzie jesteśmy. Pokaż mi na mapie, gdzie ja jestem. How do I get to my hotel? How do I get to my hotel? Jak dojdę do swojego hotelu? Is it far away or is it close? Czy jest blisko? Is it far away? Czy jest daleko? Or is it close? Czy jest blisko? Where is the tourist information? Gdzie znajduje się taki punkt informacji turystycznej? Where is tourist information? How do I get there? Jak tam dojdę? What else? Can I use your phone, please? Czy mogę wykorzystać twój telefon? Can I use your phone, please? Can I call my friends or can I call my family, please? Czy mogę zadzwonić do moich znajomych, czy mogę zadzwonić do mojej rodziny? To jest taka pierwsza sytuacja, w której możemy potrzebować pomocy. Jeszcze jest kolejna, mniej przyjemna. If we get mugged, czyli jeśli nas najnormalniej w świecie obrobią. So we need to approach someone, musimy do kogoś pójść i powiedzieć I need help, I got mugged. I need help, I got mugged. Potrzebuję pomocy? Ktoś mnie okradł. My purse is gone, czyli moja torba zniknęła, nie ma jej. My purse was stolen or my bag was stolen. My purse bardziej dla kobiety, my bag bardziej dla mężczyzny. My purse was stolen, my bag was stolen. Aczkolwiek kobieta też jak najbardziej może powiedzieć bag jako swoją własną torbę. My passport was stolen. Mój paszport został skradziony. My documents were stolen. Moje dokumenty zostały skradzione. And my money was stolen. I moje pieniądze zostały skradzione. Can you help me, please? Czy możecie mi pomóc? Can I use your phone, please? Czy mogę skorzystać z waszego telefonu? Can you call the police, please? Czy możesz dla mnie zadzwonić na policję? Or, where is the nearest police station? Where is the nearest police station? Gdzie jest najbliższy komisariat policji? A na komisariacie po prostu musicie jakby powtórzyć to samo, tak? Somebody mugged me or I got mugged, tak? Zostałem okradzione. I would like to inform you about the crime, tak? Chciałabym Cię poinformować, czy Was poinformować o dokonanym przestępstwie. I need to contact my family. Muszę się skontaktować z rodziną. I need to contact my tour operator, please. Muszę się skontaktować z tą firmą, która mnie na dane wakacje sprowadziła. How do I contact the embassy? Tak? W jaki sposób się skontaktuję z ambasadą? My passport is gone. What do I do next? Nie mam paszportu. Jak mam w tym wypadku postąpić? I don't have my passport. What do I do next?
No i to są takie wyrażenia, których mam nadzieję nie będziecie musieli użyć, a jeśli tak się stanie, no to macie i garść. Natomiast jeśli chcielibyście jeszcze więcej tych wyrażeń, jeśli jest coś, co pominęłam, jeśli jest coś, co jeszcze mogłoby Wam się przydać, bardzo proszę, napiszcie poniżej. Chętnie nagram dodatkowy film albo napiszę na grupie facebookowej. I tymczasem także zapraszam Was na mojego Facebooka Top Potential, na YouTube Top Potential i na Instagrama Top Potential. Have amazing summer. Have amazing summer. Take care, guys. Bye.